Kaliskie Archiwum Filmowe wybrało się do Jarocina na spotkanie z panem Stefanem Tobolskim, emerytowanym nauczycielem i dyrektorem szkoły. Pan Stefan urodził się w roku 1927 we Wrześni. Kim byli pana rodzice? Ojciec z zawodu był kupcem, mama też była kupcową. Ja urodziłem się 30 maja 1927 roku we Wrześni, ponieważ mój ojciec, już ożeniony z mamą, prowadził restaurację we Wrześni. Ale to nie trwało długo. Jak wyglądał 1 września 1939? Pobiegłem na rynek i co widzimy? Widzimy na niebie samoloty, ale wysoko bardzo, ale widać, że lecą. I nic w tym nie byłoby dziwnego, gdyby za chwilę nie zaczęły być ta, 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 ta. Okazało się, że to były nie tylko nasze samoloty, widocznie niemieckie, że strzelali. No i ze strachu biegłem do domu z powrotem. Nie poszliśmy do szkoły. Więc to była jakaś... Ja miałem 12 lat. Mówię, a nie muszę iść do szkoły. Ale nie wiedziałem, co to jest wojna. Czy uciekaliście na wschód? 2 września, to była sobota, gdzieś w godzinach 6 z minutami, ostatni pociąg z Jarocina jedzie w kierunku Wrześni, nie Wrześni, w kierunku Warszawy, ale przez Wrześnię w tamtym kierunku na Konin i tak dalej. I jedziemy tym pociągiem gdzieś w połowie drogi, może za Miłosławiem, ponieważ myśmy mieli pociąg taki przypadkowy, to nie był w trasie wyznaczony, tylko po prostu uciekający ostatni, został na poszczególnych stacjach zatrzymywany dlatego, że pociągi pospieszne miały pierwsze przejście, a myśmy stali na bocznych torach. Także jechaliśmy o 6, a do Wrześni dojechaliśmy dopiero gdzieś po godzinach 11-12. Dlaczego zatrzymaliście się we Wrześni zamiast uciekać dalej? We Wrześni ja się urodziłem, a moją chrzestną była pani Tuczyńska, która miała hotel pod Białym Orłem we Wrześni. I myśmy ze stacji dotarli na rynek do pani Tuczyńskiej, dała nam do dyspozycji pokój, żebyśmy mogli zamieszkać. Co mamy skłoniło do powrotu do Jarocina? Niedobrze się jeszcze nie zdążyliśmy rozpakować. Alarm. No alarm, co trzeba robić? Do schronu. Jaki tam schron był w hotelu? Jakie tam mieli? Piwnica była, więc poszliśmy do piwnicy. I za chwilę słyszymy, godzina gdzieś 1 z minutami, po tym alarmie, syreny oczywiście i tak dalej, bombardowanie. Bombardowanie, a potem było odwołanie alarmu. I wiadomości. Września została pierwszy raz bombardowana przez niemieckie samoloty. Został zbombardowany dworzec, a ponieważ przy dworcu była cukrownia, to i cukrownia została zbombardowana. I zginęli ludzie. Jak mama to usłyszała, że ludzie zginęli, że bombardują, to nie uciekamy dalej, wracamy do Jarocina. Pamięta pan chwilę, kiedy pan po raz pierwszy zobaczył Niemca? Rano mama mnie budzi przed 7. Dlaczego mówię, że o tym godzinie? Bo na 7 szedłem do kościoła do mszy świętej służyć księdzu kanonikowi Niedźwiedzińskiemu, proboszczowi. I mama mnie budzi, mówi, Stefan, biegnij do domu po komeszkę. A dom zakluczyliśmy i klucz mieliśmy ze sobą. I jak ja z tego, tak jak mówię, na tę 7 wychodzę z tego domu, bo to naprzeciw. To na kogo spotkałem? Na 3 Niemców. Jeden szedł środkiem jezdni, drugi szedł po prawej stronie jezdni, chodnikiem, a drugi po lewej stronie. Karabiny, magnety, hełmy, maski, wszystko także. I oni, ja po prostu na nich wpadłem. Ja wybiegłem, a oni szli. Ja przed nimi, te 2 kroki do drzwi i nie mogłem otworzyć klucza, bo się zdenerwowałem, jak je zobaczyłem. A ten Niemiec powiedział, otwórz, otwórz.
To takie było spotkanie z Niemcami 7, nie 6, 7 września 1939 roku. A co w tym czasie działo się z ojcem? Ojciec, jak został zmobilizowany, miał 44 lata. Pamiętam, jak ciocia powiedziała: Julek, ty musisz iść na wojnę, jak się z nami żegnał. I został zmobilizowany do Krotoszyna, do prowadzenia poczty polowej. Dostał pod opiekę 20 rezerwistów. Między innymi był z nim drogerzysta Marian Sych, którzy potem oboje zginęli, i prowadził pocztę polową. Co się wydarzyło 1 września? 1 września ojciec był już w Krotoszynie, oczywiście, on już był w sierpniu, ale dwa razy z tego Krotoszyna przyjechał nas odwiedzić. Wtedy go pamiętam w tym domu, bo przyjechał nam powiedzieć, żebyśmy szyby okleili taśmami, że w razie wybuchu, żeby szyby nie wypadły. I pomógł nam piwnicę uszczelniać watą w razie nalotu gazowego, bo mój ojciec przyjechał z maską gazową, taką z rurą i tak dalej. Czyli no jak żołnierz, był przygotowany na to wszystko. Nas się z nami pożegnał i pojechał. I pamiętam, jak ciocia wtedy powiedziała: Julek, czy ty musisz pojechał. I 1 września wybuchła wojna i ewakuacja była. Uciekali z Krotoszyna. Jechali na Konin i dojechali do kopalni soli, jak się nazywa kopalnia soli, do Włodawy. Dobrze mówię? Nie. Kłodawa. Kłodawa. Koło Konina, za Koninem. I tam poczta się zatrzymała, poczta. Jak uciekali, się zatrzymali w budce jakiegoś drożnika i zaczęły się bombardowania. No to próbowali przebiec przez podwórze, chcieli się w stodole schować. I wtedy padły bomby. I ich było 20, to jak mówili, że 6 zginęło od razu, ojciec w tym i Marian Sych zostali ranni, tam reszta została. I jako rannych ojca i tego pana Mariana Sycha zawieźli do szpitala w Kutnie. I traf chciał, że w szpitalu sanitariuszem był Marian Walczak. A kto to był Marian Walczak? Marian Walczak to był drogerzysta, który pracował drogerzystą na rynku w Jarocinie blisko nas, bo zaraz pierwszy dom. I Grodzki drugi. Dawni, żeby być drogerzystą, to musiał być przeszkolenie, bo w drogeriach sprzedawało się lekarstwa, więc to byli fachowcy. I oni zostali zmobilizowani jako sanitariusze do szpitali. I ten Marian Walczak zobaczył ojca, zaczęła się bombardowanie szpitala w tym Kutnie. I chorych ewakuowali na stację do pociągu sanitarnego. I Walczak zobaczył, że w tej karetce jest jedno wolne miejsce, to poprosił takiego, który był ranny, tylko rękę miał czy coś, żeby wyszedł, bo może iść pieszo albo później, i wsadził tam ojca, i ojca zawieźli do pociągu sanitarnego. I w pociągu sanitarnym kończy się wiadomość, co się z ojcem stało. Ojciec spoczywa w grobie nieznanego żołnierza w Kutnie. Wróćmy do Jarocina. Niemcy wkroczyli, mama prowadziła sklep, a co z panem? Mój rocznik nie podlegał do szkoły. Natomiast 28 i reszta chodzili do szkoły do Ciświcy, to było 3 km od Jarocina, wieś, która we wojnie Niemcy włączyli do Jarocina, a tak to była wieś, Ciświca się nazywa. I tam chodzili, ale tam się uczyli tylko niemieckiego. A nie tam historii, żeby lekcje czy coś, nie, tylko uczyli się, żeby po niemiecku. I żeby ich zatrudnić, żeby mogli zbierać kasztany i pomagali jak potrzeba i tak dalej. A mój rocznik był wolny. 27 rocznik nie podlegał. Jakie zarządzenia wprowadzili Niemcy? Zabrali nam sklep, zabrali ojca warsztat, zabrali nam całe umeblowanie, nie będę wymieniał, bufet nie mówię, całe jadalnia plus skrzydło, nie taki, tylko
duży fortepian taki, skrzydło. No i całe urządzenie. Zostały nam tylko dwa łóżka i szafa i to wszystko. Mama miała do przecinania papieżu taki ładny sztylet z kości słoniowej. Też to Niemcy zabrali. Radio nam zabrali. Co ja uratowałem? Rower, co schowałem. I ten obraz, co tu jest, to go schowałem. I jak Niemcy nam porywali to pianino, tylko ten fortepian, to tylko schowałem to krzesełko tutaj, to okręcane, żeby mi nie zabrali. Wszystko było na kartki. Racje dla Polaków były bardzo małe. Jak sobie radziliście? Mama pracowała w różnych sklepach, ponieważ mama umiała perfekt po niemiecku, bo mówi. Prowadziła sklep taki sam, jak sama miała, po Niemcu. Jak się nazywa? Schumachera. Schumacher, to jest ten, co szef zrobił. Poszedł na wojnę, a żona nie umiała prowadzić sklepu, więc mama prowadziła ten sklep. Na wsi mieliśmy znajomych. I się zdarzało, że z tej wsi dostawiliśmy nieoficjalnie, bo my wiemy, że Niemcy nawet każde jajko kontrolowali co i tak dalej. Ale ja tylko mówię, że między innymi też mieliśmy wsparcie od niektórych rolników, z których mieliśmy znajomości i tak dalej. A tak generalnie po prostu żyliśmy z kartek. Ja muszę powiedzieć, że wiem, jak jadłem chleb, że ja byłem dorastającym chłopakiem. To wiedziałam, że na śniadanie mogę tylko zjeść te dwie trzy skibki, a ta jedna, żebym mógł potem do pracy wziąć coś takiego. Więc nie było luksusu. Mamy brat miał za żonę Niemkę. To naturalne. Wtedy jak żyli w zaborach i tak dalej, to nie było różnicy, czy się żenił z Niemką, czy z Polką, czy z kim. I także on miał kontakty. On był zawodowym muzykiem, koncertował i tak dalej po wszystkie lokala itd. Czyli też miał większe możliwości zaopatrzenia. Ja pamiętam, że nam potrafił w koszu takim centnarowym przysłać czereśnie latem. A tak to nas finansowo wspomagał. Miałem 13 lat i był problem. Kto nie miał pracy, był wywożony do Niemiec. Dużo kolegów mojego rocznika wylądowało w Niemczech na tak zwanych robotach. Ale mama umiała perfekt po niemiecku, no bo kończyła szkołę niemiecką. To było wiadomo. Mama zawsze była kupcową. To ja pamiętam, jak robiła rachunki, to liczyła po niemiecku, a potem po polsku powiedziała, ile to jest. Zechmalal, czy jak. Nieważne. I mama poszła do kreczmera. Nie wiem, kogo tam znał. Kreczmer to był Niemiec, który przejął wszystkich fotografów w Jarocinie. W Jarocinie fotografów było czworo. Więc ten Niemiec, to jak to Niemcy przychodzili, zajmowali sklepy, to wszystko. I Niemka, która była z Jarocina, Bele się nazywała, która zabrała nam sklep i otworzyła ten sklep dla siebie. To wiadomo. Wszystkim Polakom pozabierali sklepy, nie było w tym nic dziwnego. I mama poszła do tego kreczmera, że jest syn tak i tam i żeby mógł mnie zatrudnić. No, nie miałem 14 lat, miałem 13. Ale nie wiem, widocznie miał znajomości, że tam załatwił i mnie przyjął na tak zwanego Laufbursche. Laufbursche to jest chłopiec do posyłek. Czy przed wojną w Jarocinie było wielu Żydów? Jak się pan nie obraży, to powiem, że najwięcej Żydów było w Kaliszu, według naszego, co my znamy. Bo powiem czemu. Ojciec, mając chleb, a może mama, utrzymywała kontakt z Kaliszem, którym oferował nam swoje towary. Ja go pamiętam, to był Żyd z brzuszkiem, taki sobie dostojny gość, siedział na krzesełku w naszym sklepie, bo przyjechał po prostu do swojego klienta, który kupuje od niego towar. Czyli był kontakt. I ci Żydzi wszyscy, co nawet to byli nawet nasi koledzy, jak mówię, Petrek, co chodził ze mną do szkoły. Bożynica była ode mnie dwa domy dalej. Także myśmy ten kontakt mieli, ale nie powiem panu liczbowo, bo bym musiał sięgnąć do zapisków, ile Żydów było. Nie dużo było, ale było dużo Żydów. A pamięta pan wywózkę Żydów z Jarocina? Ja tylko to pamiętam, jak ich zgromadzili na rynku
jak z tymi walizeczkami, bo ponieważ to byli nasi sąsiedzi, bo oni naprzeciw nas mieszkali, obok, to szli na ten rynek, ustawili ich tam pod tym, tyle pamiętam. Nie widziałem ich wszystkich, bo ja tylko widziałem tych, co od nas szli, a oni szli z różnych stron i tak dalej. I to zgromadzenie na rynku pamiętam, bo po prostu z ciekawości my poszliśmy, gdzie oni idą, nie, bo nie wiedzieliśmy. Gdzie ich potem zabrali, czy na samochód, czy co, nie, na dworzec ich wywieźli. To tylko tyle pamiętam. I między innymi znalazł się ten Petrek Burchardt, który mieszkał naprzeciw szkoły naszej numer 2. Do tego muszę powiedzieć, że taki mieliśmy kontakt, że Piotrek nas zapraszał do siebie na imieniny. A mama kawkę nam robiła, a my dzieciaki byli jak to na ciasteczka, nie? Także był kontakt. Czy wielu Polaków wysiedlono z Jarocina do Generalnej Guberni? Naprzeciw mnie mieszkał wujek Jaśku, mamy brat. Z żoną, synem i dwoma córkami. I w tym samym domu mieszkał mamy kuzynka i tego wuja Jaśka, też krewny, Lis, który miał córkę, dwie córki, bo je co ja mówię, cztery córki i syna. Mało, ona urodziła w marcu dziecko. I takie jeszcze nie, jak to się mówi, nie, dziecko niecałe pół roku, a może jeszcze później. Niemcy bo ja nie będę mówił o ilu z Jarocina, bo bym musiał liczbowo powiedzieć. Wyrzucili ich, wuja Jaśka z całą rodziną, to co wymieniłem, i tego wuja Lisa, który też mieszkał na dole w tym samym domu. I tak, oni szli pieszo, wszystko mamy udokumentowane. Z walizeczkami, nic nie mogli zabrać, bo 15 minut. Żadny kołysz, żadne pierzyny, żadne nic, tylko to, co mogli w ręce mieć. Poszli do ojców franciszkanów, którzy się budowali na przechowanie, a tego wuja Lisa też, a że ta kobieta była ciężarna, bo dopiero urodziła dziecko, to wsadzili na wóz i zawieźli też tam. To tych wywieźli moich. A jakbym miał wymienić, to z naszej rodziny wywieźli ich do Opoczna. Ale optyż, to wywieźli masę rodzin. Mógłbym wymienić, łącznie z doktorem Idaszewskim, ale również kierowników, nauczycieli. To wszystko jest opracowane, także trudno mi powiedzieć liczbowo. Bardzo dużo i jeszcze kogo wywieźli. Żony wujka, czyli mojego teścia brata, też szklarza, który mieszkał przy Batorego, ponieważ miał dom, to go też wyrzucili z całą rodziną. Także z naszej rodziny wyrzucili bardzo dużo. Czy całą wojnę pracował pan w tym samym miejscu? Skoszalowali nas, to był 8 sierpnia. Pociąg przez Konin, Sępolno do Niegibalic. Niegibalice na Kujawach, świat dechami zabity. Ani prądu, ani wody. Szopka, gospodarstwo przybite słomą, jak to tam, nie, bez dachówki, bez niczego. Spaliśmy w oborze. Tak, pod kocami, nie żadnym łóżka, nic z tego. Jak zaczęło padać, to się chowaliśmy w stodole. W stodole żeśmy robili w słomie to i spaliśmy. Wodę przynosili nam kufami. Nie wodę, kawę przywozili. My tę kawę brali do picia i trochę, żeby było się czym umyć, bo nie było tam wody. No nie było wody. Woda była w jeziorze bardzo daleko. Ale to była okopaca. Każdy dostał wyznaczone 9 metrów kopania rowu strzeleckiego. Jak się trafiło na piasek, nie było problemu, ale jak się trafiło na glinę, to pika nie wystarczyła, żeby uciec. Ja pamiętam, że moje imieniny miały największy odcinek właśnie z gliną i nie mogłem dać rady. A było wyliczone, każdy musi 9 metrów wykopać. Oprócz rowów strzeleckich, co było jeszcze gorsze, kopaliśmy bunkry, żeby się Niemcy, wojsko mogło schować, zadoszone, ale kopaliśmy rowy przeciwczołgowe. 2 metry, 3 metry w głąb, takie dziury,
i trzeba wyrzucać, bo nie było się w stanie nawet przerzucić, tylko tak etapami. Proszę nam opowiedzieć o ucieczce Niemców. Najpierw na wozach, to jechali ci, co osiedli się na rolach wszystkich. Później, na końcu, nawet pieszo, na wózkach. Muszę powiedzieć, że 45 rok styczeń był bardzo zimny, śnieg był taki wysoki. I się zdarzało, że matki jadące wózkiem zostawiły wózek i dziecko zamarznięte było na ulicy. A na końcu było tak, że nawet żołnierze, którzy potrafili nie chodzić, ale się czołgać, czołgali się, pamiętam, z koszar, bo lazaret był w koszarach, lazaret był w tej szkole, co ja chodziłem na Halera, to była przychodnia, też był lazaret i w gimnazjum. To nawet żołnierze się czołgający, żeby dojść na dworzec, żeby mogli uciec. Ale ja mówię o tych ostatnich dniach, co było widać, bo to było przerażające. I jeszcze pamiętam, że nasz stary, czyli przepraszam, Kretschmer uszykował cały jakiś wózek, kompotu, wszystko, żeby wojsku zawieźć do koszar, bo ten jeden z naszych chłopaków, który po mnie przyszedł, się też tam pracował, zawoził do koszar, bo oni wiedzieli, że już tego nie zużyłem, a tam są żołnierze, więc te kompoty im kazali tam zawieźć. No i mówię, ten widok, ale jeszcze przed tym, nim widzieliśmy tych ostatnich uciekających, to widzieliśmy żołnierzy, którzy szli ulicą, nie na w samochodzie, nie na czołgu. Szli pieszo i mieli broń na tym, Panzerfaust, nieśli na... Ja mówię, co to za ewakuacja? To tak, jakby chcieli w Jarocinie stać i bronić. Ale oni już maszerowali w kierunku Poznania tak samo. Panie Stefanie, co to jest za album? W 1939 roku na początku okupacji niemieckiej i w 1940 roku na początku mama prowadziła jeszcze sklep z przyborami szkolnymi, zabawkami, wszelkimi innymi, ale między innymi z papierosami, oczywiście niemieckimi. I przy każdej paczce niemieckiego papierosów był obrazek ptaka. I po niemiecku było napisane Świat ptasząt. I każdy, kto kupował, jak kupował paczkę, to miał taki obrazek. A jak ktoś kupował na sztuki, no to obrazek został u nas. I tak się uzbierało tyle, jakie były różne. Między innymi pamiętam Oberstolca, Juno i jeszcze Damen, to takie niemieckie niby kobiety. Także to były różne. I poznawałem po prostu świat ptaków, jakie może istnieć. I takie muzeum ja widziałem po wojnie. W Cieplicach. W Cieplicach koło Jeleni Góry. A tak to całą okupację miałem te obrazki na uwadze. Tu właśnie jednym wziąłem, żeby zobaczyć, jaki to był napis, jaka to była nazwa. To takie wspomnienie też z czasów okupacji. Dobrze, a co to jest za aparat? Ten aparat to jest Kodak, który ojciec miał, którym robił zdjęcia, a później całą okupację ja te zdjęcia robiłem, tymi zdjęciami. I zrobiłem ostatnie zdjęcia księdzu kanonikowi Niedźwińskiego. Dzień po prostu, nim go Niemcy zabrali. Jeszcze udało nam się to zdjęcie z nim zrobić. No Koda, który jest bardzo dosyć prymitywny, ale jeszcze działa, bo migawka jeszcze działa. Bardzo prosty sposób ładowania. Jeszcze zostały mi filmy niewykorzystane. Zgodnie z zarządzeniem Niemców powinniście... I to był po prostu Kodak niemiecki. Kodak. Po prostu przedwojenny. To jeszcze mi po ojcu zostało. A w czasie okupacji, jak pracowałem, nie można było kupić nic do jedzenia, ale można było kupić akordeon. Ja kupiłem sobie harmonię, grałem na harmonii. Mam nawet takie zdjęcie z tego zakładu, w tym zakładzie. I kupiłem sobie ten aparat. Jedna marka, ale nieoficjalnie, bo Polakom nie wolno było mieć żadnego aparatu.